Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. Dziś zajmiemy się przekaźnikami kontroli poziomu cieczy, a na podstawie dwóch wybranych modeli przedstawię Wam ich budowę oraz zasadę działania. Sprzęt do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości polskiej firmy F&F z Pabianic, a bohaterami dzisiejszego odcinka będą PZ828RC oraz PZ829RC. Zapraszam. Jednostanowy przekaźnik kontroli poziomu cieczy o oznaczeniu PZ828RC jest przeznaczony do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny przy pomocy sondy zalania. Całość została zamknięta w obudowie o szerokości dwóch modułów, którą montujemy na szynie TH35. Przekaźnik jest zasilany napięciem 230 V AC, a na jego wyjściu mamy do dyspozycji jeden separowany styk NO-NC. Na froncie znajdują się dwie diody LED, które informują użytkownika o obecności zasilania, dioda zielona i aktualnym stanie pracy styku wyjściowego, dioda czerwona, oraz potencjometr służący do regulacji czułości sondy, który pozwala na zmianę nastaw ze względu na różnicę przewodności cieczy. Zestaw dopełnia wspomniana przed chwilą i dołączona w komplecie sonda PZ, której konstrukcja pozwala na zamontowanie jej na płaskim podłożu poziomym, a przewód sondy można przedłużyć aż do 100 metrów. Zasada działania tego urządzenia jest bardzo prosta. W stanie suchym styk przekaźnika znajduje się w pozycji 7-4. W momencie zalania sondy cieczą następuje zwarcie elektrod sondy, a styk przekaźnika zostanie przełączony w pozycję 7-8. Po spadku poziomu cieczy styk powraca do swojej pozycji początkowej. Dodatkowym atutem przekaźnika jest możliwość podłączenia aż do 10 sond równolegle lub szeregowo. W przypadku połączenia równoległego musi nastąpić zwarcie przynajmniej jednego dowolnego z podłączonych czujników. Natomiast dla połączenia szeregowego zwarcie musi nastąpić jednocześnie we wszystkich podłączonych czujnikach, aby przekaźnik zadziałał. Przy czym należy pamiętać, że przy tym połączeniu zmniejsza się czułość czujników, zmniejsza się ich przewodność. Zasadę działania mamy już omówioną, więc przejdźmy do części praktycznej. Zasilanie podłączmy do zacisków 1-2 zgodnie z oznaczeniami. Zaciski 5-6 służą do podłączenia sondy i co najważniejsze są one separowane galwanicznie od sieci zasilającej. Do zacisków styku wyjściowego 7-8 podłączamy lampkę, która będzie sygnalizowała zadziałanie układu. Układ podłączony zgodnie ze schematem, sondę PZ umieszczamy w przezroczystym naczyniu na wodę, napełniamy. W momencie, gdy lustro wody osiągnie poziom elektrod sondy, zatopi ją, następuje zadziałanie przekaźnika wyjściowego. Styk zwiera się i następuje zapalenie lampki. W drugim przypadku opróżniamy wodę. W momencie, gdy lustro wody opadnie poniżej poziomu elektrod, styk przekaźnika wyjściowego otwiera się, a lampka gaśnie. Jak sami widzieliście, ten przekaźnik sprawdzi się idealnie do monitorowania pomieszczenia, w którym może dojść do zalania. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie awarii z jednoczesnym wyłączeniem wodów elektrycznych lub załączeniem sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej. Innym sposobem jego zastosowania jest kontrola pracy pompy w oparciu o poziom cieczy w zbiorniku w przypadku jego napełniania lub opróżniania. Zajmijmy się teraz drugim urządzeniem. Podobnie jak w przypadku poprzednika, PZ829RC jest również przekaźnikiem kontroli poziomu cieczy, lecz tym razem mamy do dyspozycji model dwustanowy. Oznacza to, że tym razem mamy możliwość wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowania sond zalania, na przykład stan minimalny i maksymalny. Do zestawu mamy dołączone aż 3 sondy, gdzie każda z nich może być podłączona przewodem o maksymalnej długości 100 metrów. Przekaźnik jest odrobinę większy, ma szerokość 3 modułów i jego montaż również odbywa się na szynie TH35. Napięcie zasilające wynosi 230 V AC, a elementem wykonawczym są dwa przekaźniki o separowanych stykach NO-NC. Na froncie urządzenia znajdziemy trzy diody LED. Pierwsza z nich, zielona, sygnalizuje obecność napięcia zasilania, natomiast pozostałe dwie, czerwone, informują o stanie pracy styków wyjściowych oznaczonych jako min i max. Podobnie jak w poprzednim modelu, tak i w tym wypadku mamy do dyspozycji potencjometr pozwalający na regulację czułości sond w zakresie od 1 do 100 kOhm. Przeanalizujmy teraz jego zasadę działania. Po spadku poziomu cieczy poniżej stanu minimum styk min zostanie przełączony w pozycję 11-12, a styk max
pozostaje w pozycji 8-9. Po osiągnięciu poziomu maksymalnego styk przekaźnika min pozostaje przełączony w pozycję 11-10, a styk max w pozycję 8-7. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać nieco skomplikowane, ale jestem pewny, że część praktyczna wszystko wyjaśni i pozwoli dobrze to zrozumieć, więc zaczynajmy. Zasilanie podłączamy do zacisków 1-2 zgodnie z ich oznaczeniami. Sondy łączymy przy pomocy przewodów o przekroju do 1 mm i montujemy na wysokościach, które będą odpowiadały poziomom kontroli cieczy. Do zacisków wyjściowych 8-7 przekaźnika max podłączamy lampkę, która będzie symulowała urządzenie opróżniające. Natomiast do zacisków 11-12 przekaźnika min podłączamy drugą lampkę symulującą urządzenie napełniające. Układ gotowy. Sprawdźmy teraz jego działanie. Zalanie sondy min zgodnie z zasadą działania urządzenia nie powinno wywołać żadnej reakcji. Styk 11-12 zwarty, zielona lampka świeci oraz styk 8-7 rozwarty, czerwona lampka nie świeci. Nadal uzupełniamy poziom wody aż do zalania sondy max. W tym momencie powinna nastąpić zmiana konfiguracji styków wyjściowych przekaźnika. Styk 11-12 rozwarty, zielona lampka nie świeci oraz styk 8-7 zwarty, czerwona lampka świeci. Tak też się stało. Wszystko działa prawidłowo. Idealnym zastosowaniem do tego konkretnego modelu przekaźnika są zbiorniki, w których ze względu na przelanie lub suchobieg pompy konieczna jest kontrola poziomu cieczy, na przykład w szambie. Na pierwszy rzut oka urządzenia wydawały się identyczne, ale jak się sami przekonaliście, znacząco różniły się od siebie zasadą działania oraz możliwościami ich zastosowania. Szczegółowe dane techniczne obu przekaźników znajdziecie na stronie producenta, a link znajduje się pod filmem. Jeżeli macie na swoim koncie realizacje, w których zastosowaliście jedno z dziś omawianych urządzeń, podzielcie się tym w komentarzu. Na dziś to wszystko, zapraszam na kolejne odcinki z serii Akademia Elektryka. Pozdrawiam, cześć!